Mecenasem magazynu Dasz Bur jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor marka Blazer, producent modelu R8. Na program magazynu Łowiecki Dasz Bur zaprasza Państwa sponsor, firma kolba.pl, dystrybutor pasterału Trigger Stick. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku magazynu łowieckiego Dasz Bur. Tydzień temu zaczęliśmy przygodę na stawach kiszkowskich, po których ganialiśmy dzikie gęsi. Nasz obszar łowów był bardzo duży, a nasz program krótki. Nie zmieściliśmy się w jednym odcinku. Dlatego dzisiaj zapraszamy na drugą część naszej wodnej wyprawy, w której po raz ostatni rozłożymy sieci i podsumujemy tę bardzo interesującą akcję, w której myśliwi potrafią współpracować z ornitologami. Zapraszamy! Właśnie jesteśmy w trakcie przenoszenia całego zaplecza technicznego na kolejny staw, na którym zrobimy jeszcze jedno pędzenie. Przypomnijmy, że sieci, które zastawiamy, mają przeszło ćwierć kilometra i nie wiszą przecież w powietrzu. Zawieszane są na metalowych prętach, które teraz trzeba dźwigać kilkaset metrów. Dlatego ważne jest, aby każdy dokładnie wiedział, dokąd ma dotrzeć z ciężkim transportem. Z drugiej strony wzdłuż rowu jedna osoba, albo dwie, albo nawet trzy, żeby je spędzić w jeden narożnik, żeby później odetniemy im drogę. Yes, sir. Humory, jak widać, dopisują, choć przed nami ciężka wędrówka przez bagna, wodę i gęste zarośla. Do tego nie dysponujemy żadnym sprzętem mogącym pomóc w transporcie. Jak prawdziwi traperzy, my też nie narzekamy. Dawno nie mieliśmy okazji być w tak uroczym i jednocześnie surowym miejscu jak to. A przecież w każdym niemal tygodniu odwiedzamy z naszą kamerą najróżniejsze ostoje zwierzyny. Tutaj jest jednak zupełnie inaczej. Otaczająca nas zewsząd woda, zatopione w wodzie drzewa i gęste zarośla odcinają nas zupełnie od jakichkolwiek przejawów cywilizacji, zostawiając naszym oczom tylko te cudowne obrazki. Zwykłemu śmiertelnikowi pozostaje podziwianie przyrody z perspektywy kierowcy bądź pasażera pędzącego samochodu, z którego lasy wyglądają jak fermy zapałek. Dlatego polecamy zatrzymać się czasem i zrobić te kilka kroków w głąb lasu czy łąki, aby dostrzec widoki, jakie kryją się tuż za ścianą lasu. Choćby tylko dlatego warto zostać myśliwym, albo ornitologiem, albo i jednym, i drugim. Jak się bowiem okazuje, te dwie funkcje można z powodzeniem łączyć. Dla dobra przyrody, na której zależy przecież nam wszystkim. Nie mamy nic przeciwko temu, aby przykład Kiszkowa zainspirował środowisko myśliwych i ornitologów w innych regionach Polski. Jak widać, dużo więcej pożytku płynie ze współpracy niż z ciągłych przepychanek słownych i wojny na argumenty. Kroczymy więc, mimo przeciwności losu, w jednym rzędzie z badaczami dzikiej przyrody, ciekawi wyników tej wspólnej pracy. Mamy wrażenie, jakby te mokradła nie miały końca. Gdzie nie spojrzeć, tam trzciny i woda. Nic dziwnego. Stawy kiszkowskie zajmują obszar 477 hektarów, więc przemierzać ten teren wzdłuż i wszerz można całymi tygodniami, bez kontaktu z cywilizacją. W tej ostoi dzikich ptaków można zaobserwować niemal połowę występujących w Polsce gatunków. Nic więc dziwnego, że niemal na każdym kroku rozgrywa się przed nami jakieś ptasie przedstawienie. Trochę nam się peleton rozerwał w tych trudnych warunkach, co ambitniejsi wzięli na swoje plecy chyba trochę za dużo, bo jak się okazuje, część ekipy wędruje na pusto. Nie wnikamy jednak w miejscowe zwyczaje zbyt głęboko. Tym bardziej, że głęboko to się robi, dosłownie, a nasz telewizyjny sprzęt nie jest przygotowany na takie ekstremalne wyzwania. Dawid musi mi oddać torbę, bo przeprawiamy się przez rów. Tu jest prawie jak w lesie monsunowym. Zobaczcie, zalane drzewa, woda wchodzi na stawek. No i tej wody tu za nami jest trochę głębiej. Zapraszam. Jak to się mówi, to już nie przelewki. Choć jak tak dalej pójdzie, to przelewki nas chyba jednak dopadną. Ale nie mamy czasu myśleć, co będzie za kolejne 100 metrów, bo zrobiło się naprawdę pięknie. Zatopiona kępa drzew robi na nas ogromne wrażenie. Miejsce to na każdym kroku tętni życiem, a spotkać można nie tylko ptactwo wodne. Przystanek podczas długiego lotu zafundowały sobie także gołębie. Ciekawe, czy pocztowe, czy te rosołowe.
Od śniadania minęło już kilka godzin, więc lepiej nie wspominajmy o jedzeniu, bo jeszcze pan redaktor usłyszy i zarządzi przerwę obiadową. Skoro nie rozstaje się z torbą na kamerę, pewnie ukrył w niej drugie śniadanie. Ale przekąsić będzie coś można dopiero po kolejnym pędzeniu. Pędzimy więc, a może raczej brodzimy w wodzie po pas za sprawnie poruszającą się drużyną i cieszymy jak dzieci z każdej pokonanej przeszkody. Trzeba cały czas pamiętać, że znajdujemy się na terenie, który należy do dzikich zwierząt, głównie do ptaków, więc dobrym zwyczajem jest omijać posesje miejscowych i nie zaglądać do środka. Jeszcze jeden wąski pas gęstej trzciny do pokonania i jesteśmy. Ekipa tak nam uciekła, że zdążyła w międzyczasie rozstawić połowę sieci. Trochę wstyd, no ale prosimy o wybaczenie. Pan redaktor to w końcu nie wodnik szuwarek, żeby pędzić po tych bagnach jak nakręcony. Skoro tu jednak jesteśmy, warto byłoby się na coś przydać. Zwłaszcza, że Przemek ma wolne ręce, bo kamerę założył sobie na głowę. Musimy przyznać, że jesteśmy pod dużym wrażeniem koordynacji całej akcji. Wszystko idzie bardzo szybko i sprawnie. A to bardzo ważne, bo wydłużając czas naszego pobytu w tej dzikiej ostoi, wprowadzamy niepotrzebny zamęt i niepokój wśród ptaków. Tym bardziej, że pilnują one teraz swojego potomstwa. Mówię, są. Jak widać, chodzenie po bagnach wciąga. Pana redaktora wciągnęło rozwijanie sieci. Czyżby w myśliwym z krwi i kości płynęła również krew rybaka? Bartek, tą siatkę widzę, tak dokładnie poprawiasz. No nie dość, że u góry jest zamocowana, też na dole ją naciągasz. Tak, dlaczego? No, gęsi doskonale nurkują. One wiedzą, kiedy dostają opór, próbują też przypłynąć. Jak nie uda się górę, no to płyną dołem. Także siatka musi być zakotwiczona, napięta linka na dole i napięta linka do góry. To już rozumiem, dlaczego tam kolega próbuje nurkować i pod wodą to montować. Tak, no. Z nurkowaniem w takiej zamulonej wodzie człowiek miałby oczywiście problem, ale gęsi nie mają takich dylematów i w razie potrzeby bez wahania dadzą nura, aby tylko ominąć nasze sieci. Sprytna ekipa poławiaczy Gęgaw ma w tym względzie doświadczenie i nie pozwoli na takie sztuczki. 3 godziny rozstawiania siatki, 15 minut łapania. I 3 godziny ściągania siatki. Ale taka to już robota. Czas na opuszczenie tego miejsca. Niestety nie drogą lotniczą, tylko jak zwykle na piechotę przez miło smagające po gołych nogach trzciny. A jak? Po zejściu na suchy ląd czas wylać wodę z trampek. Nie dlatego, żeby było nam w nogi mokro, tylko dlatego, że lżej będzie się je niosło w rękach. Oto teren, przez który będzie przechodzić naganka. Nie wygląda to zbyt zachęcająco, zwłaszcza, że przedzierać się przez to będziemy z naszą kamerą i to nie tą wodoszczelną. Z tą gdzieś w tym gąszczu przyczajony siedzi pan redaktor, polując na jakąś zabłąkaną gąskę. Życzymy powodzenia. Tymczasem naganka dostaje ostatnie wskazówki dotyczące przebiegu pędzenia. Wszyscy jak zwykle wiedzą doskonale, co mają robić, choć zdają sobie sprawę z tego, że łatwo gęsi przepłoszyć się nie da z tak gęstego sitowia. My ruszamy wzdłuż głębokiego rowu, co okaże się opłakane w skutkach dla pana operatora. Ale nie uprzedzajmy faktów. Ej, prawa flanka, po kolei! Po krótkim marszu przez trzcinowisko docieramy do rowu. Idziemy tędy, aby ptaki wypłoszone z gęstwiny nie zawróciły, tylko ruszyły w stronę rozstawianych sieci. O, właśnie tak. Pierwsza gęś wzbiła się co prawda w powietrze, ale jest szansa, że siądzie przed siecią na wodę i dołączy do grona naszych oznakowanych ptaków. Gęsi pierzą się w pewnym przedziale czasowym. Jedne szybciej, drugie trochę później. Zdarza się więc czasem, że niektóre osobniki już mogą się podnosić z wody na taką wysokość, która umożliwi im przefrunięcie siatki. Ale bądźmy dobrej myśli. Jesteśmy z naganką już coraz bliżej sieci. Daleko z przodu widać ptaki, które pływają nerwowo z jednej i z drugiej strony zastawionej na nie pułapki. Część z nich na pewno wpadnie w nasze badawcze ręce. Zaczyna nam się śpieszyć. Tymczasem pan redaktor wygląda na lekko zdezorientowanego. Żebyśmy tylko znaleźli go w tych trzcinach. Przed samymi siatkami jest naprawdę głęboko. Do tego pod wodą znajduje się bardzo dużo połamanych drzew, co dodatkowo utrudnia poruszanie. Nawet jeśli ma się dwie ręce wolne, trudno zachować równowagę. Dlatego nasz operator od tej pory oprócz kamery dźwiga w woderach kilka litrów zimnej wody. Oby bez pijawek. Na szczęście sprzęt został na powierzchni i uda nam się dokończyć odcinek.
A jak widzimy, tym razem odłów okazał się dużo bardziej skuteczny i w ręce poławiaczy wpadło kilka sztuk gęgawy. Co ciekawe, podczas odławiania często trafiają się ptaki, które zostały zaobrączkowane kilka dni wcześniej, a nawet w poprzednim sezonie. Mimo sporego zamieszania i obecności wielu osób, ptaki wydają się być nad wyraz spokojne. Oczywiście trzeba im w tym delikatnie pomóc, odpowiednio chwytając gęś, tak aby nie miała wolnych skrzydeł. Przemek, idź z drugiej strony siatki i nagraj GoPro od spodu, jak z wody, jak pedałuje. Dobrze, że na bok to sobie wyjaśnić. Kto ostatni przejdzie, ty, no to ja idę przejść. Ja się to trają, bo zauważyła, że... Reszta gęgaw zostanie przetransportowana na brzeg, na którym na ptaki czekają już obrączki i specjalne obroże na szyję. Droga powrotna na szczęście mija dużo szybciej i już po krótkiej chwili jesteśmy w zaimprowizowanej na szybko bazie. Teraz gęsi będą oczywiście oznakowane, ale nie tylko. To jest samica po dwa, 162 samica po dwa. Chociaż... Co, Tomas, pokleiłeś już na sznurku? No. Żeby nie trzeba było później. Na sumę. Bartek, sprawdziłeś, że mamy dwie samiczki samca. Powiedz o tym wieku, bo określasz też wiek. Tak, no gęsi możemy określić wiek do praktycznie do drugiego kalendarzowego roku życia. Ptaki dorosłe, tutaj mamy typowego ptaka dorosłego, samice w drugim kalendarzowym roku życia. Czym one się charakteryzują? Dla porównania, Hubert, mógłbym prosić? Mamy ptaka rocznego. Tak, mamy ptaka w pierwszym kalendarzowym roku życia, czyli piskle. Mhm. Się denerwują już. Dwie głowy razem. Przede wszystkim cechy diagnostyczne. Dziób, szary dziób, czarny paznokieć, czyli na przykład też no, informacja, jeżeli strzelimy, on ma praktycznie do wiosny przyszłego roku czarny paznokieć. W drugim kalendarzowym roku życia część ptaków jeszcze ma czarny, potem też możemy stwierdzić. Paznokieć to mówimy to tak, zakończenie tak, dzioba. Tak, zakończenie dzioba. Tutaj mamy takie cieliste białe, tutaj czarne. Inny kolor dzioba, tutaj jest taki no, pomarańczowy, wchodzący w różowy. Tu jest szary, taki ciemny, z ciemną końcówką. Później pierś. Tu u ptaków dorosłych mamy czarne prążkowanie, tak jak też jak u gęsi białoczelnych. Generalnie im starsze ptaki, tym jest tego czarnego więcej. Ptaki w drugim kalendarzowym roku życia jeszcze nie mają nawet paznokcia. Tutaj mają też gładkie albo bardzo, bardzo niewiele. Tutaj już jest coraz więcej. Tutaj ten dorosły samiec też ma. Także tutaj też, jeżeli pisklak, też jest gładki, biały brzuch, czyli możemy określić, że albo w pierwszym kalendarzowym roku życia, czyli pierwsze, w drugim kalendarzowym, albo po drugim kalendarzowym roku życia, czyli też tak dorosłe, na dojrzałość płciową osiągają w trzecim roku, także tak możemy też określić wiek. Płeć, zaglądamy do kupra, w przypadku ptaków dorosłych, albo też wielkość ptaka, czyli dorosły samiec. Pozwala nam określić to. Tak jest, dorosły, duży, tutaj wielkość dzioba, kształt też jest. Okej. Okay. Takie rzeczy. To możemy teraz wypuścić. To idziemy je teraz wypuścić. A więc przy okazji poznaliśmy kilka ornitologicznych ciekawostek. Teraz czas wypuścić gąski z powrotem do ich naturalnego środowiska, a dane wprowadzić do specjalnej bazy. W ten sposób będziemy mogli wraz z myśliwymi i ornitologami z całego świata śledzić trasy przelotów ptaków, miejsca zimowania, żerowania czy lęgów. Oczywiście znaczenie w ten sposób gęsi nie ma najmniejszego wpływu na możliwość ich odstrzału. Ale jeśli wybieramy się zapolować na gęsi i dostrzeżemy na ptaku charakterystyczny żółty kołnierz z numerem, odpuśćmy sobie strzelanie i zamiast zjeść dobry pasztet, spróbujmy odczytać numer i dołączyć do badaczy, podając położenie obserwowanej gęgawy na specjalnej stronie internetowej. Ale więcej o tym opowie nam Bartek, z którym podsumujemy akcję i zapytamy, co zrobić, jeśli przez przypadek pozyskamy takiego oznaczonego osobnika. Jesteśmy po akcji. Co dzisiaj robiliśmy? A dzisiaj łapaliśmy i obrączkowaliśmy gęsi gęgawy.
Jesteście myśliwymi, bo chyba od tego należy zacząć, że robiła to grupa myśliwych i osób zainteresowanych łowiectwem. Tak, zgadza się. Także inicjatywa wyszła ode mnie jako członka koła łowieckiego Sokół w Kiszkowie. Podjęliśmy z kolegami tutaj wspólnie i z koła, i z kół sąsiednich, i z kolegami, którzy zajmują się ptakami, właśnie podjęcie, wznowienie badań nad gęsią gęgawą na podstawie kolorowego znakowania za pomocą obroży. Czyli myśliwi to też, można powiedzieć, ornitolodzy, którzy starają się pomagać. Znaczy, no z zasady, ja jakby nie rozróżniam, że ktoś jest myśliwym, ktoś jest ornitologiem, że ktoś się zna na ptakach, no myśliwy polując też musi się znać. Polujemy również na ptaki, wiedza łowiecka wymaga znajomości wiedzy ornitologicznej, a zwłaszcza gatunków łownych. Bartek, opowiedz, co dzisiaj robiliśmy, bo zaczęliśmy od tego, że rozstawialiśmy sieci. Znaczy, rozstawialiśmy sieci, żeby złapać gęsi, młode, nielotne, albo ptaki dorosłe, które się pierzą, też są nielotne. Zakładaliśmy obrączki metalowe na nogi, obrączki kolorowe na szyję, żeby mieć większą ilość informacji powrotnych, bo to łapanie to jest jakby pierwsza rzecz, to łapanie to jest początek tych działań z gęsiami. Teraz to przez całe swoje życie, przez te kilkanaście lat swojego życia, ta gęś będzie odczytywana w różnych krajach Europy, w Polsce, i dzięki niej będziemy mieli informacje, gdzie był, gdzie ptak zimował, gdzie przywrócił do miejsca lęgu, jak długo żył, gdzie się przemieszczał, gdzie latał na żerowisko. No, mnóstwo informacji możemy na tej podstawie uzyskać. Te sieci rozstawialiśmy na jakimś konkretnym miejscu, wybieraliście je specjalnie? Tak, no jesteśmy na stawach kiszkowskich, jest to jedno z większych, znaczy pod względem koncentracji gęsi, jedno z większych tutaj miejsc w Wielkopolsce. Stawy Kiszkowskie jest miejscem co najmniej 30-40 par lęgowych, a poza tym też tutaj ptaki dorosłe przylatują z okolicy pierzyć się, dlatego w tym miejscu jest możliwość chwycenia ptaków młodych oraz ptaków pierzących się. Robicie już te odłowy od kilku lat. Czy są już jakieś spostrzeżenia? Znaczy, no to już jest trzeci rok naszych działań, trzeci sezon łapania. Mamy jakby dwa całe kalendarzowe lata od czerwca do czerwca. Mamy już ponad 2000 informacji powrotnych z kilkunastu krajów Europy. No mamy już, to jest potężny materiał do prac badawczych, które będą na tej podstawie robione. Ptaki obrączkowane w Kiszkowie latały najdalej. Jeden ptak poleciał do Szwecji, trzy były w Danii, w Holandii było 17 albo 18 ptaków, ponad połowa była widzianych w Niemczech, był ptak widziany w Czechach, na Węgrzech i dwa we Włoszech. A skąd wiadomo, że te ptaki właśnie były w tych państwach? No właśnie tutaj dają nam te odczyty z tych kolorowych obrączek, które zakładaliśmy im na szyję. No w Europie działa rzesza ornitologów, osób, które zajmują się ptakami, które odczytują te ptaki. Są specjalne bazy wiadomości, tak jak stacja ornitologiczna w Gdańsku, gdzie spływają informacje z ptaków zobroczkowanych w Polsce, ale też jest strona www.gis.org, na której cała Europa, można powiedzieć, wpisuje swoje informacje. To są takie interaktywne bazy danych, że po wprowadzeniu informacji, czyli wpisujemy na przykład gęgawa P155, miejsce, widzimy już od razu mapkę, zaznaczamy miejsce, znamy całą historię tego ptaka, czyli wiemy, gdzie był zobrączkowany, kto wcześniej widział, kiedy ostatnio był, gdzie był ostatnio. Te obroże, które są założone, mają specjalny numer i kolor, to jest ważne. Tak, no jakby kodem całym to jest i kolor, i numer na obroży. To jest jeden niepowtarzalny kod, czyli na przykład obroża żółta P150, no to jest kod, który nawet jakbyśmy znaleźli samą obrączkę, moglibyśmy stwierdzić, na jaki gatunek ptaka, na jaką gęś ta obroża była założona. Czy po tych odłowach, po tym jak już ptaki się wypierzą, wyruszacie w teren i też staracie się odszukiwać te ptaki? Tak, oczywiście. To jest tak jak mówiłem, to jest pierwszy etap, obrączkowanie to jest pierwszy, najkrótszy etap badania życia tych ptaków. Kiedy one uzyskują lotność, jeździmy tutaj po okolicy, odczytujemy, zwłaszcza w okresie lutego, marca, kiedy ptaki wracają na lęgowiska, objeżdżamy w miarę możliwości oczywiście okoliczne jeziora i odnajdujemy te ptaki. No tutaj ptaki, które były obrączkowane na stawach w Kiszkowie, jako lęgowe były nawet do 40 km wokół Kiszkowa. Czyli na jeziorze Lednica, na jeziorze w Kłecku, na stawach w Obiezierzu, to są takie odległości, że ptaki po stratach lęgów przylatują do Kiszkowa, tutaj się pierzą. Mam jeszcze takie pytanie, co ma zrobić myśliwy, który spotka taką gęś, albo no, po prostu no, odstrzeli ją, no bo to jest gatunek łowny i może się tak zdarzyć, że taka gęś zostanie pozyskana przez myśliwego. No, oczywiście, no, gatunek łowny, strzeloną gęś, to jest ze strzelonej gęsi też te informacje są bardzo cenne. Wtedy my dzięki takim informacjom wiemy na przykład, jaka jest presja łowiecka, na jakim poziomie jest eksploatowany łowiecko ten gatunek. Taką informację
należy zgłosić do stacji ornitologicznej w Gdańsku, wypełniając specjalny formularz, tudzież wysyłając obrączkę do stacji. Czy jeżeli zestrzelimy taką gęś, to możemy, nie wiem, czuć się zagrożeni, że zrobiliśmy coś złego? Absolutnie nie. No to jest zwykły, znaczy normalny gatunek główny i no, polując na ptaki, jakiś ten odsetek tej populacji jest obrączkowany, także to jest, no, to nie jest nic nielegalnego. Także prosiłbym wszystkich, apeluję w przypadku strzelania jakiegokolwiek ptaka, gęsi, kaczki, o zwracanie informacji, bo to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. No po to to robimy, żeby te informacje powrotne uzyskiwać z tych ptaków. Oczywiście możecie też wysłać te informacje do nas, do programu Magazynu Łowiecki Dashboard i my przekażemy to do ciebie, Bartku. Oczywiście, jak najbardziej. Tu też, jeżeli ktoś będzie chciał, to tutaj do programu. To będzie też bardzo ciekawa informacja, bo do tej pory w Polsce jeszcze nikt nie przekazał informacji o strzelonej gęgawie z naszego projektu. Niemcy, mamy na razie tylko jedną informację powrotną zastrzelonego ptaka z zachodnich Niemiec. Bartek, no widzieliśmy wielkie zaangażowanie twoich przyjaciół, bo tak mogę nazwać te osoby, które dzisiaj ganiały te gęsi. Powiedz, skąd wziąłeś tych ludzi, bo to są tacy pozytywnie zakręceni ludzie. Znaczy to są no, moi koledzy, znajomi, przyjaciele ze szkoły średniej, ze szkoły podstawowej, ze studiów, których poznałem, koledzy, którzy zajmują się ptakami, no i no, chcą mnie wspierać. Jest akcja, no, inicjatywa tutaj była jakby wznowienia kolorowego obrączkowania gęgaw w Polsce. No, zaangażowali się, no, mogę na nich liczyć, bo to, jak widać, jednoosobowo tej pracy nie można wykonać. Wspiera nas również finansowo Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu, finansując nam sieci i obroże. Bartek, jeżeli są takie inne miejsca w Polsce, gdzie jest dużo gęsi gęgawy i na przykład koledzy chcieliby też zaobrączkować swoje gęsi, żeby wiedzieć, dokąd one latają, czy wy jesteście w stanie przyjechać do nich i pomóc im w tym? Znaczy oczywiście, no jeżeli znajdzie się ktoś, znaczy miejsce jakieś, nie wiem, kołowieckie, gdzie mają też jakieś pierzowisko albo duże lęgowisko ptaków, z chęcią przyjedziemy ze swoim sprzętem i możemy też zaobrączkować w tym miejscu. Każdy zaobrączkowany ptak to jest informacja, które możemy uzyskać na przyszłość. No, mamy wbrew pozorom, bardzo mało wiemy o gęsiach, o gęgawach. To zmienia się bardzo mocno. To były 20-30 lat temu, gęsi latały, znaczy mniej gęsi zimowało w Polsce, więcej latały na zachód albo na południe Europy, albo do północnej Afryki. Moje ptaki już nie latają, najdalej lecą do Belgii, do Holandii, ewentualnie do Włoszech. Także widać, że jest zmiana. No, zmiany troszeczkę klimatu, zmiany też łagodniejsze zimy. Ilość areałów kukurydzy i rzepaku, no to są cały czas pewne rzeczy, które no, wpływają na biologię, na ekologię gatunku, które no, dzięki temu możemy poznać lepiej. Bartek, jeszcze takie ostatnie podsumowanie. Ile gęsi dzisiaj złapaliśmy? No i czy jest komu dziękować za ten dzisiejszy dzień? No, dziękować jest przede wszystkim osobom, które mnie wspierają, bez których tej akcji by nie było. No, tak jak już mówiłem, kolegom, znajomym, przyjaciołom, którzy mnie wspierają w tym, no bo to jest... No dzięki nim tylko jest ta akcja i ta możliwość ptaków. No w tym sezonie zobrączkowaliśmy już 67 ptaków. No i tym sposobem magazyn Łowiecki Dashboard też przyczynił się do tego, że tych parę gąsek złapaliśmy więcej, razem. Zgadza się, tak. No, koledzy z magazynu Dashboard również aktywnie uczestniczyli w łapaniu gęsi i udało im się też kilka pochwycić. Przynajmniej kamerą. Bartek, dziękuję za zaproszenie. Ja również dziękuję za skorzystanie z zaproszenia i zapraszam na kolejne razy oraz później na jakieś osobne historie możemy napisać albo powiedzieć, gdzie te nasze ptaki latają. Miejmy nadzieję, że dostaniemy trochę informacji od Was. Jeżeli spotkacie taką gęś, piszcie na nasz adres mailowy kontakt@dashboardtv.pl. Na pewno przekażemy to wszystko do Bartka. A więc, drodzy koledzy, czekamy na Wasze spostrzeżenia. A jeśli pozyskacie jedną z naszych podopiecznych, to życzymy smacznego i prosimy o informację zwrotną z numerem takiej gąski i z miejscem pozyskania. Będziemy bardzo wdzięczni. Tym bardziej, że wiemy już, jak ciężka jest praca przy znakowaniu gęgawy. Ktoś chlupocze. I to się nazywa. I to się nazywa właśnie poświęcenie. Słuchajcie, to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was z Kiszkowa, ze stawów kiszkowskich. Przemek Malec i pan operator Mokry i cała ekipa, która z nami dzisiaj ganiała gęgawy. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku magazynu łowieckiego Dashboard.